Witam Was w kolejnym dniu Vlogmasa. Jak widzicie, za mną starta prania, zaraz się biorę. Jest godzina 8:30. Kawa już prawie wypita, ja już się ogarnęłam i zaczynam dzisiaj ostre sprzątanie. Na początek prasowanie, 3 pralki, 4 się pierze, więc już powiedziałam, nie będę. Tam leży pudło z rozdaniem do Was. O, tam. Także tak, dzisiaj w planach mam, muszę pójść na pewno do paczkomatu, bo zamówiłam sobie firanki i przyszły wczoraj. W ogóle też wczoraj zamawiałam, już Wam pokażę, bo pokończyły mi się fluidy. Ojej, gdzie ten drugi? Tu jest. Jestem już. Wczoraj mi przyszedł pierwszy na Darmar sklep, zamawiałam. To jest ta nowość taka mocno rozchwytywana ostatnio i powiem Wam szczerze, że dzisiaj używałam, no pięknie, pięknie się wtapia w skórę. Coś czuję, że 1, 2, 3 z burżuj już odejdzie i chyba zacznę używać tego. I zamówiłam jeszcze do testów taki z Max Factory, nie wiem czy już miałyście, ja go jeszcze nie miałam. Też miał fajną opinię, więc ale jeszcze go nie używam. Najpierw tamtym się pobawię, a później dopiero zacznę się ubawić tym. Także tak, ja dzisiaj mam mocne, ambitne plany. Muszę pójść do ubezpieczalni, muszę pójść do paczkomatu, bo przyszły mi właśnie firanki i tą przesyłkę z podkładem wczoraj odebrałam o godzinie 18, również w paczkomacie, a o godzinie 22:30 dostałam SMS-a, że kolejna przesyłka z paczkomacie. To i tak dobrze, bo ostatnio było po północy, jak dostałam, o północy, jak dostałam SMS-a, że w paczkomacie jest paczka, więc mamy chyba jednego kuriera, który do południa imprezuje, a po południu dopiero rozwozi zaległe paczki, odsypia chyba te nocne kursy w dzień. W każdym bądź razie tak, to dzisiaj mam paczkomat, mam dzisiaj ubezpieczalnię, muszę pójść do szewca, do krawcowej, no i biorę się za sprzątanie. Dzisiaj mam w planach umyć okna, umyć lodówkę, pościągać firanki, wyprać firanki. Co ja tu jeszcze miałam dzisiaj zrobić? Lodówka, okna i ogólnie chcę dzisiaj ogarnąć ten pokój, bo chciałabym już rozłożyć dekoracje świąteczne. A ja jeszcze dzisiaj będę robiła również nalewkę. No, plany mam dzisiaj bardzo ambitne. Więc zobaczymy ile, no i to prasowanie, przecież ja z tym prasowaniem to będę siedziała za 2 godziny, ale nic, zaraz sobie włączę, widzę, jest kilka już vlogmasów do obejrzenia, coś tam sobie zaraz włączę, pooglądam. I tak, i dzisiaj dzień taki bardzo aktywny, bardzo ambitny, zobaczymy ile mi się uda zrobić. I cóż, może od razu byśmy otworzyli okienko. Wrzucę Wam denko jako dodatkowy film, więc będzie też denko jako normalny film. Stwierdziłam, że we vlogmasie go nie puszczę, on ma 40 minut. Ja już go nagrałam ze 2 tygodnie temu, więc stwierdziłam, no nie będę tak trzymała i nie będę... Codziennie i tak się odzywam, codziennie już teraz się będzie coś tam działo u mnie świątecznego. Denko Wam wrzucę tak po prostu, więc na dniach pojawi się po prostu albo jeszcze dzisiaj, albo jutro pojawi się denko, więc zapraszam Was ślicznie do oglądania. Poczekajcie, może od razu weźmiemy sobie okieneczko, już po nie idę. 13. Tu jest. O, konstrukcja mi się już cała zawala. Bo ja nie wiem, czy później będę miała czas, bo muszę później jeszcze pójść z Ksawerem na zajęcia. Chociaż chyba dzisiaj go na jedne nie puszczę, bo na jutro ma trochę nauki zaległej, więc chyba dzisiaj na taekwondo nie pójdzie, pójdzie tylko na chór. Dobra, otwieramy. 13. 13, bardzo proszę. I w 13 mamy, widzę chyba jakiś żel znowu. Znowu limitowana świąteczna do ciała. Krem, balsam do ciała. Świąteczna kolekcja. No, pachnie tak. Balsamowo. No, powiem, jakoś nie wyrwało mnie to z butów. Wow, na mnie nie zrobiło. Zobaczymy, jak będzie na ciele się to wszystko. Bo to niby perfumowane utrzymywało, więc zobaczymy.
Także tak, biorę się do roboty, pokażę Wam w międzyczasie troszeczkę tego mojego sprzątania, tych moich porządków. Obiad w sumie mam dzisiaj zrobiony, ale jeszcze muszę dorobić naleśniki, bo zostało mi trochę sera i stwierdziłam, że muszę zrobić naleśniki. No nic, biorę się za sprzątanie, nie będę tego przeciągała. Później się do Was odezwę, pokażę Wam tą nalewkę, jakby zacznę ją robić i jeszcze pogadamy. Także trzymajcie się na razie ciepło, do zobaczenia za chwilę, pa! No i ja już, kochani, skończyłam prasowanie. Zeszło mi 2,5 godziny. Byłam już u mamy, bo mama mi zrobiła w tym roku sporo grzybków i już tak miesiąc czasu jechałam po te grzybki, nie mogłam dojechać, a przecież no jak to święta bez grzybków. Więc tak, byłam już u mamy, byłam w sklepie, zrobiłam szybkie zakupy. Nie będę Wam pokazywała nic konkretnego, nie kupiłam. Byłam w paczkomacie, odebrałam moją firankę, jeszcze jej nie patrzyłam. Wzięłam też od mamy takie ładne butelki na nalewki, no bo pojechałam głównie za słoikiem, za tymi grzybkami, za słoim, żeby zrobić nalewkę, bo do tej nalewki potrzebujemy słoja 5-litrowego. Także tyle. Tyle załatwiłam, wróciłam do domu, mamy godzinę 12:15, ale światło kiepsko łapie. Wiem, że się nie nagrywa tak, ale no niestety inaczej Wam nie nagram, jak myję okna. Biorę się za mycie okien. Hej kochani, ja pomyłam 2 okna, w sumie umyłam tylko tutaj w salonie i umyłam w kuchni, ale chciałam Wam coś pokazać ze względu właśnie, zwłaszcza jeżeli chodzi o te okna, bo pokażę Wam na oknach, o zobaczcie, o tak u mnie właśnie wygląda sprzątanie, zobaczcie co się u mnie w domu dzieje. Saigon, po prostu Saigon, drabina, paczka, odkurzacz, bombki. Leży po prostu wszystko. No tak ja sprzątam. Jak się biorę za sprzątanie, to wszystko wywalam i jest bajzer niesamowity. Ale chciałam Wam pokazać tutaj z tej strony, poczekajcie. Dobra, już jestem. Więc jeżeli chodzi o okna, to ja zawsze myłam karszerem i ten płyn, który oni dają do tej myjki, jest po prostu skoncentrowany, jest bardzo silny. Ale ja nigdy nie mogłam doczyścić tutaj tej gumki, tej uszczelki. I ja już nawet wzywałam pana od okien, bo ja myślałam, że u nas jest coś nie tak z oknami. I wzywałam pana od okien. Pan mówił, że po prostu to można wymienić ewentualnie, ale żeby to zrobić samemu. No i jakoś się tak zbierałam, że no nie wymieniłam tego. I w sumie przestało mi przeszkadzać, bo się przestałam na to przyglądać. Trochę to się dało doczyścić, ale nigdy tego nie mogłam usunąć. I dzisiaj na Faberliku z tyłu przeczytałam ogólnie, że do framug jest dobry, bo wiadomo, no karszerem framug już nie wymyję. I przemyłam dzisiaj właśnie okna tym i poleciało mi, właśnie płyn mi poleciał na tą uszczelkę. I jak zobaczyłam, że cały ten czarny brud po ruszeniu szczoteczką zaczął spływać, no to po prostu moje kolejne odkrycie. Także zobaczcie sobie sami. Czekajcie, odsłonię Wam światło.
Nie mam tu nic, jest czyściutkie, a naprawdę miałam czarne. Pokażę wam zaraz, jeszcze będę szła teraz do Ksawarego myć okna, to wam pokażę u Ksawarego, jak to wygląda. Zobaczcie, jesteśmy u Ksawarego, zobaczcie, jak to wygląda. O tym właśnie mówię, co się tutaj dzieje. Ja takie gumki mam czarne praktycznie w każdym pokoju. Faberlikiem pryskam. I zaraz wam coś pokażę. Nie mam chusteczki żadnej, żeby to wytrzeć. Nie przygotowałam się, ale to już widać, że tu po prostu wszystko zeszło. Zobaczcie, palcem przetrę. Gumka się robi czyściutka. Zobaczcie, cały brud spływa. Więc jeżeli jeszcze okien nie pomyłyście, to kochane, zamawiajcie tego Faberlika, jeżeli macie taki sam problem jak i ja przy oknach. I zobaczcie, co się dzieje. To jest czyściutkie i no, jak nowe. Zobaczcie. Czyściusieńkie. Tu nic nie ma. Nie wytrę, bo nie mam chusteczki. Nawet nie mam wam jak pokazać. Ale no... Zeszło wszystko. Tu nie ma nic. Tu jest łączenie na gumce. Rewelacja. No i kochani, robimy nalewkę. Dzisiaj część pierwsza. Do całej nalewki będziecie potrzebowali 5-6 pomarańczy, kilogram cukru, 5 łyżek płynnego miodu, laska wanilii, 2-3 kawałki cynamonu, 5 goździków, 50 g kawy w ziarnach, pół litra spirytusu, pół litra wódki i 5-litrowy słoik. Moja koleżanka z kanału Saganek Pełen Dobroci już robiła tą nalewkę i mówi, że miała mniejszy słój, taki lekko ponad 4 litry i też jej wyszło, bo ona już zrobiła tą nalewkę. Już zdążyła jej skosztować, stwierdziła, że bardzo dobra, czeka na mnie, żebym ja spróbowała, tylko jakoś nie mam kiedy dojść. Więc ja dzisiaj robię swoją taką nalewkę i w dniu dzisiejszym mam słoik duży i dzisiaj kroimy tylko 6 pomarańczy w centymetrowe paski i do tego zasypujemy to kilogramem cukru i wszystko rozgniatamy, zagniatamy, żeby ta nalewka puściła sok, znaczy nalewka, żeby pomarańcze puściły sok. I wtedy zakręcamy, zostawiamy na 12 godzin. Następnie, co jest następnie? Po 12 godzinach dodajemy przyprawy, czyli całą resztę, wymieszamy i zalewamy spirytusem. Zakręcamy i zostawiamy tak na 7 dni. Codziennie musimy przemieszać parę razy, bo będą pomarańcze wstawały. I to chyba następnego dnia, bo tu nie ma napisane, kiedy kawa. Wiem, że kawę trzeba wsypać chyba po wszystkich przyprawach, z tego co oglądałam. W ogóle ta nalewka, przepis na tą nalewkę, ja wam podlinkuję, zostawię wam link. To jest nalewka z kanału Ola M. Także... To jest jej pomysł, ona tą nalewkę robi każdego roku, wiele vlogerów z jej kanału testuje te nalewki i też robi. Ja również się w tym roku skusiłam, więc też ją robię, ale autorką tej nalewki jest Ola M. Zostawię wam link w opisie do tego filmu. Także i tam jest nawet pokazane w tym filmie, że ona chyba nas, jak włoży już wszystkie przyprawy, tą laskę wanilii, cynamon i tak dalej, to na koniec zasypuje wszystko kawą, bo tutaj nie ma w przepisie słowa o tym, kiedy ta kawa jest, czy ją trzeba wymieszać, a tam chodzi o to, żeby ona przykryła, zrobiła taką kołderkę kawową, żeby przykryła te pomarańcze, które będą się wybijały do góry. Więc tak, ja na razie kroję te pomarańcze. Przepis macie
gdzie można na jej kanale znaleźć, myślę, też taki od początku. To jest przepis, 4 lata temu już był ten przepis na jej kanale, więc można spokojnie tam sobie zajrzeć. Ja właśnie ostatnio u Oli M wygrałam rozdanie, więc też możecie tam zaglądać. No sama sobie teraz konkurencję zrobiłam. Ale naprawdę Ola się głównie kosmetykami zajmuje, to jest kanał głównie kosmetyczny, ale to jest taka dziewczyna do pogadania. Z rana pogadanki wrzuca, więc fajnie się ją ogląda, fajnie się ją słucha. Uwielbiam jej kanał. Kanały, które jeszcze oglądam regularnie, to jest kanał Karoliny Myśliwiec. Tą dziewczynę po prostu ubóstwiam, podziwiam ją za wiele rzeczy. No fajna. Fajnie w ogóle, podziwiam ją, jak to dziwnie zabrzmiało. Wiecie co, w naszych czasach w ogóle powiedzieć komplement na temat, powiedzieć pozytywne słowo na temat innej osoby, wydaje mi się, że jest bardzo ciężko. Ja nie wiem, dlaczego tak jest. Spotkałam się ostatnio z wieloma takimi opiniami, jakby to powiedzieć, żeby zaraz ktoś tego osobiście nie odniósł. Tu nie chodzi o nikogo z moich znajomych. Ogólnie są takie sytuacje, gdzie fajnie by było usłyszeć od kogoś: cześć, fajnie wyglądasz, tak? U nas tego nie ma. Ja takie rzeczy, jak mieszkałam w Anglii, to tam zawsze się zaczyna: how are you, tak? Jak się masz? Co u ciebie słychać? Jak ci minął dzień? Jest taki pozytywny, poczekajcie chwileczkę, bo mi zjeżdżacie. Jest takie pozytywne nastawienie do drugiej osoby z samego rana. A u nas w Polsce człowiek wstaje i jest od razu zły, zły na cały świat, nie wiadomo za co. Drugiemu bardzo często po prostu człowiek człowiekowi jest wrogiem. Ja chciałam nagrać wcześniej już taki film oddzielny, całkiem oddzielny, właśnie na temat człowiek człowiekowi wilkiem, człowiek człowiekowi wrogiem. Ja nie wiem, dlaczego tak się dzieje w naszym kraju. Skąd taka mściwość jest u drugiego człowieka? Dlaczego? Ja to naprawdę jestem w stanie zaobserwować, że to jest w naszym kraju. Ja nie widziałam tego u innych narodowości. Prędzej, jak ja mieszkałam w Anglii, to prędzej pomoc się dostało od człowieka. Ja nie mówię o, bo ja w dwóch miejscach mieszkałam, ja mówię później już o Londynie, gdzie tam już nie miałam znajomych. Nie mieszkałam, nie żyłam z Polakami, więc, ale powiem wam szczerze, tam pomoc otrzymałam nawet od, no nie będę mówiła, od innej narodowości. W każdym razie, nie znając języka, zapodziałam się w Londynie. W porach 3-4 rano wysiadłam z busa i nie wiedziałam do końca, gdzie jestem. Myślałam, że jestem koło domu, okazało się, że jednak do domu mam dość daleko. Mieszkałam w nieciekawej dzielnicy, pomimo wszystko człowiek mi pomógł i to naprawdę bardzo mi pomógł. Bałam się do niego podejść, bo no bałam się po prostu. Tak to jest, jak jest człowiek nad ranem, w ciemno jeszcze jest w sumie, bo to mówię, to była 4 rano, ja wracałam z pracy. Nie tu wysiadłam, gdzie powinnam. Ale to taka dość długa historia zawita. W każdym bądź razie jest tak, że człowiek człowiekowi jest wilkiem. Nie możemy, nie ma w nas takiego, w nas mówię o ludziach, bo ja taka nie jestem, ale zauważam to dookoła, u innych, że nie ma czegoś takiego, że komuś się powiodło, super, fajnie, że ci się udało. Nie ma czegoś takiego, jest: ależ jej się udało, no musi coś być nie tak. Jak ma firmę, to jej trzeba może jakieś tam, nie wiem, jakiś urząd nasłać. A może niech jej troszeczkę skarbówka utrze tego nosa, a fajnie jakby mieli kontrolę jakąś. Takie są życzenia w naszych czasach, naprawdę. Nie ma, że fajnie, wow, nie wiem, wygrałaś, cieszysz się, gratulujesz. Jest naprawdę niewiele takich osób, które tak szczerze od serca pogratulują. Ja mam kilka osób w takim swoim otoczeniu bliskich, ale mam też takie osoby, które no w tym momencie chyba każdy będzie wiedział, jak komu życzy, tak? Więc każdy wie chyba, do kogo się odnosi to. Ale są takie osoby, które jak mi się coś w życiu uda, jak mi się coś poszczęści, nawet i sytuacja, w której jestem w tym momencie, w której otworzyłam kanał, są osoby, które mówią: fajnie, że miałaś odwagę. Kurde, to trzeba mieć, za przeproszeniem, jaja, żeby otworzyć kanał. Przecież tu będzie też hejt. Musisz rozgraniczyć to, co pokazać, czego nie pokazać. No, jest to taki kontrowersyjny temat, tak?
ale są takie osoby, że nosę kanał otworzyła i po prostu udają, że ja tego kanału nie mam. Spotykają się, a nawet są takie osoby, co po prostu odwracają głowę. No ludzie, na litość boską, to jest chore. Jest taka mściwość ludzka. Dlaczego? Za co? Co takiego się w ludziach wydarzyło, że człowiek nie jest dla człowieka przyjacielem, tylko doszukuje się, że mi się nie udało, to tobie się ma udać. A dlaczego się tobie udało? Ja nie wygrałem, a ty wygrałaś? A w czym ty jesteś lepsza ode mnie, że ty wygrałaś? No po prostu, miałam szczęście. Naprawdę, ja nie mam bladego pojęcia, do czego ten świat, do jakich momentów ten świat dąży, do czego my ludzie dążymy, ale ja naprawdę od jakiegoś dłuższego już czasu zaczęłam widzieć bardziej szklankę do połowy pełną niż szklankę do połowy pustą. Ja z każdej złej sytuacji staram się wyciągnąć pozytywną rzecz. Jak, nie wiem, no nie wiem, co wam tu mogę przytoczyć, ale no przypuśćmy, że jest jakiś wypadek, tak? To ja nie patrzę, że o matko, miałam wypadek, tylko dobrze, że przeżyłam, że się nic takiego nie stało. Także no, trzeba szukać pozytywnej strony w całej sytuacji. Jest o wiele prościej. Nie ma co załamywać rąk, że o Boże, znowu mi się nie udało i co ja teraz zrobię. To nie zawsze jest tak, że się coś nie udaje. Zawsze jest jakaś pozytywna rzecz, która to jest taki kopniak. To jest kolejna nauczka nasza na życie i kolejna taka otwarta furtka, którą gdzieś możemy sobie przejść i czegoś nowego się możemy nauczyć. To jest nasze po prostu doświadczenie, nasz bagaż doświadczeń. Przecież nasze życie składa się z bagażu doświadczeń, tak? Nie ma rzeczy takich całkiem krytycznych. No, w każdej rzeczy można znaleźć. No ja już nie mówię tutaj o śmierci czy o czymś, także to tak, wiecie, nie do końca mi o to chodziło. Ale, no mówię, nie ma w ludziach naprawdę takiej życzliwości. Ja tego naprawdę ostatnio bardzo mało widzę dookoła. Widzę to też po sobie, tak? Czy ja mam pracę, czy stracę, czy ja mam kanał, czy go zamknę. Widzę, że są ludzie, którzy życzą mi źle. I to taka jest prawda. Nie wiem dlaczego. Dla mnie jest to zwykła, najzwyklejsza zazdrość. Nie potrafią ogólnie osoby w moim najbliższym otoczeniu podejść i powiedzieć, co naprawdę na przykład myślą na temat tego, że otworzyłam kanał, po prostu tematu nie ma. Naprawdę, tematu nie ma. Nie wiem, ile osób ze znajomych mnie ogląda, ale u mnie ogólnie tematu nie ma. Mam jedną koleżankę, która ze mną rozmawia, która dzwoni, wypytuje się, a co, a jak, a co dzisiaj nagrywałaś. Właśnie to jest Madzia z kanału Saganek Pełen Dobroci. Ona, podpatrując na to, jak ja to zrobiłam, mówię, chcesz, otwieraj, mówię, kanał. Dziewczyna, masz małe dziecko, mówię, jesteś w domu, mówię, masz trochę więcej czasu, mówię, ja mam go trochę mniej. Mówię, z małym dzieckiem naprawdę dużo można zwojować na takim kanale, bo pokazujesz, a to zabawki. Mówię, ja już nie jestem na czasie teraz z takimi małymi dziećmi. Ja jak słyszę o jakichś nowościach, jakichś szumisiach, jak moje dzieci były małe, nie było żadnych szumisiów. Ja, żeby dziecko uspokoić, musiałam włączyć suszarkę, odkurzacz. To były rzeczy, które moje dzieci uspokajały, a nie jakieś misie szumisie, jakieś, nie wiem, no, koce z alpaki, czy jakieś inne rzeczy. Nie słyszałam o takim kanale jak Mama Ginekolog, u której, no, słyszę, każda mama młoda, która jest w ciąży albo już urodziła, praktycznie każda się wypowiada, że na tym kanale usłyszałam to, bo na tym kanale usłyszałam tamto. Ja nie miałam bladego pojęcia, jak rodziłam dzieci, ani o Facebooku, ani o Instagramie, ani o żadnych kanałach. Ja czytałam po prostu zwykłe gazetki, kształciłam się z tego, co było dostępne. Takie rzeczy były już dostępne, tylko ja po prostu w takie rzeczy nie wchodziłam. No, nie czułam potrzeby takiej. Ale chyba zeszłam trochę z tematu. Kontynuując, powiedzcie mi, jak wy to odczuwacie w swoim otoczeniu? Czy macie coś takiego, że widzicie tą mściwość, taką zazdrość? Bo to nie jest mściwość. Ja myślę, że to jest wszystko z zazdrości. Jest część osób, która nie potrafi sobie poradzić z czymś takim jak bo jemu się udało, bo ktoś ma, nie wiem, farta w życiu, bo ktoś do czegoś dąży i jemu się to udało. Czasami jest to kwestią lenistwa, że się coś komuś nie udaje, a czasami jest to kwestią, no, po prostu pecha, tak? Ale to nie ma tak, że nie da się czegoś zrobić. Każdy sobie może otworzyć kanał, każdy może sobie otworzyć firmę.
Każdy może dążyć do jakiegoś celu, do jakiejś, nie wiem, wycieczki zagranicznej, do wakacji. Przecież to nie jest tak. Ja też się spotkałam z takim komentarzem, ale się rozgadałam z takim komentarzem, że no tak, pojechali sobie na wakacje. Mają kredyt, a jadą na wakacje. No tak, mamy kredyt. No i co z tego? Ale czy, nie wiem, mając kredyt nie można spędzić fajnie razem czasu? My nie wydajemy tych pieniędzy nie wiadomo jak, nie wiadomo gdzie. Ja tych pieniędzy nie kradnę. Ja te pieniądze po prostu zarabiam, tak samo jak zarabia to mój mąż. Nie wiem, to nie jest tak, że myśmy, nie wiem, no znaleźli, żyjemy w ubóstwie, znaleźliśmy jakąś kwotę i po prostu zamiast jakoś to sobie rozdzielić, to my szalejemy i nie wiadomo co robimy. No litość boską, ludzie, to my zarabiamy i my te pieniądze wydajemy i my mamy prawo je wydać na co chcemy i jak chcemy. Jedni jedzą w restauracjach, jedni kupują nie wiadomo co. Ja robię zakupy tak, że ja planuję te obiady, ja staram się, żeby jedzenie zawsze w domu było świeże, ale ja mam pewien umiar we wszystkim. Ja wolę na jednych rzeczach przeoszczędzić, a wydać je na przykład właśnie na wycieczki, na wyjazdy, na wakacje. Dla mnie chwile spędzone razem z rodziną są najważniejsze. Dla mnie nie liczy się, czy ja będę miała, nie wiem, jakbym miała do wyboru dostać, no nie wiem, przypuśćmy torebkę Calvina Kleina z oryginalnego sklepu Calvina Kleina. No ja już tu nie mówię o jakichś tam podróbkach, które są tam po 300 zł, tylko ja już mówię o konkretnej rzeczy, tak? Czy, no nie wiem, Louis Vuitton, przypuśćmy, tak? Torebka markowa kosztuje 6,5 tysiąca, najtańsza w dobrej cenie można kupić za 6,5 tysiąca. Jakbym miała wydać na torebkę 6,5 tysiąca, a są takie dziewczyny, co wydają takie pieniądze na torebki, a miałabym do wyboru spędzić ten czas z rodziną, oczywiście, żebym wybrała spędzenie czasu z rodziną, bo tych chwil mi nikt nie odbierze, które ja spędzę z rodziną. Wspomnienia zostaną na zawsze. Torebka się zgubi, zużyje, pęknie, ktoś ją ukradnie. Tego mi nikt nie ukradnie. To jest wszystko, co ja mam. Moja rodzina jest dla mnie wszystkim i ja powiem wam szczerze, że no, dla mnie jest to rzecz najważniejsza. I ten czas, który my spędzamy razem, nieważne, czy my gdzieś wyjeżdżamy, czy my siedzimy i gramy, to jest moja rodzina i nikt mi tego nie odbierze, ani żadną mściwością, ani żadnym życzeniem źle. Zastanówcie się tak naprawdę. Ja bym bardzo chciała poznać wasze opinie. Czy wy też tak macie, że dookoła widzicie osoby, które źle wam życzą i źle wam życzą nie dlatego, że wyście im coś złego zrobili i że to jest taka zemsta, tylko źle wam życzą, bo oni nie wiedzą, jak pokierować swoim życiem, bo nudzą się i interesują się waszym życiem i dlaczego wam ma być lepiej jak im, bo nie wiem, no, bo po prostu, bo dlaczego wy macie mieć tak dobrze? Dlaczego wy macie być szczęśliwi? Oto jest pytanie. No i tym chyba miłym akcentem dzisiaj zakończę tego vlogmasa, miłym albo niemiłym, ale proszę was, napiszcie mi, czy wy macie takie osoby dookoła siebie? Czy wy zauważacie to? Czy to tylko ja widzę? Bo ja naprawdę widzę dookoła dużo zazdrości, dużo takiego zapatrzenia negatywnego na drugiego człowieka. No ludzie doszukują się negatywów, a nie pozytywów. Dlaczego? Świat naprawdę byłby o wiele lepszy. Mnie w tym momencie cieszy wschód czy zachód słońca. Ja się potrafię cieszyć, jak szliśmy na Dolinę Chochołowską, pierwszy raz zobaczyłam choinki i tam są tak pięknie rozłożyste choinki, że naprawdę ja przy jednej jak stanęłam, to się tak na nią patrzyłam, mąż się ze mnie śmiał. No, ja nie mogłam, ja na takie rzeczy kiedyś nie zwracałam uwagi. Mnie po prostu takie rzeczy nie kręciły, a teraz ja doceniam wszystko. Nic się takiego w moim życiu nie stało. Znaczy, stało się o tyle, że mieliśmy troszeczkę ostatnio pogrzebów w rodzinie i dało mi to do myślenia, że życie jest zbyt krótkie po prostu na to. To tak człowieka dotyka, jak już umiera ktoś taki bliższy w rodzinie. I doszłam do wniosku, że życie jest zbyt krótkie, żeby się kłócić ze wszystkim i o wszystko, bo po co? Z niczym się rodzimy, z niczym umieramy. A tak naprawdę to, jak my to życie przeżyjemy, zależy od nas. Więc
Mówię, ja na pewne rzeczy nie zwracałam uwagi. W tym momencie zwracam uwagę na wiele rzeczy. Wiele rzeczy mi się podoba. To są drobiazgi, naprawdę. To jest słońce za oknem. Ja nie zwracam na wiele takich rzeczy. Nie wiem, nawet i deszcz ma swoje przecież zalety. To nie jest tak, że o Boże, dzisiaj pada i już dzisiaj będzie dzień beznadziejny. Fajnie, że pada. Niech sobie popada. Czasami też musi popadać. Czasami musi być słońce, czasami musi popadać. W ten deszcz też naprawdę, w dzieciństwie w deszcz, jak padał deszcz, to przecież każdy szalał, nakładał kalosze i leciał w kałuże. To były najszczęśliwsze dni nasze w dzieciństwie, a w tym momencie ludzie, o ludzie, znowu deszcz pada. Dlaczego? Przecież ten deszcz nie jest niczym złym, on nie będzie padał wiecznie, a nawet gdyby. Można zabrać parasolkę i iść dalej, robić to samo. On to w niczym kompletnie nie przeszkadza. Szukajcie ludzie naprawdę tych pozytywnych rzeczy. Zobaczycie, jak dużo prościej się będzie żyło, jak będziecie mieli zawsze tą szklankę do połowy pełną, niż do połowy pustą. Bo punkt widzenia zależy od tego, jak my na to patrzymy, a nie od innego człowieka. Wszystko jest zależne od nas. Także tym akcentem żegnam się z Wami. Mam nadzieję, że się tu mocno zaraz nie zrobi, nie wiadomo co. A jeszcze się nie żegnam, bo przecież tu pomarańcze zasypałam. Znaczy nakroiłam, 6 pomarańczy wkroiłam. I teraz zasypujemy kilogramem cukru. Mieszam, dziabię, zakrywam. I do zobaczenia jutro. Trzymajcie się ciepło. Pa.